Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym się różni prostytucja męska od damskiej, a raczej sponsoring męski od damskiej, ponieważ nie ukrywajmy, Max nie jest dziwką w przeciwieństwie do mnie, a raczej dziwką niskich lotów, ponieważ zarabia w sumie więcej niż ja. Zacznę od tego, jak się poznałam z Maxem. Generalnie, kiedy był duży hype na mnie, kiedy dodałam filmik o Sugar Daddy, było masa filmików komentujących mnie negatywnie, których w sumie nie oglądałam, bo nie chciałam się, wiecie, najadać tą złą energią. Jednak był jeden filmik, który mnie skomentował pozytywnie i to właśnie był Max. Nicola przeprowadziła się do Londynu, ja mieszkałem wtedy niedaleko Londynu i stwierdziłem, że wpadnę i zapytam się o jej doświadczenie ze Sugar Daddies, bo byłem trochę zainteresowany tym tematem, nie ukrywam. Generalnie bardzo mnie Max zaciekawił, bo nie ukrywajmy, takie otwarte myślenie w Polsce nie jest zbyt częste, więc spotkałam się z nim i tak naprawdę miałam taki pozytywny odbiór tej osoby, ponieważ nie ukrywajmy, to był szok dla mnie, że ktoś potrafi myśleć tak jak ja, być otwarcie i nie mówi o mnie, że kurwa jestem kurwą, tylko że zarabiam jak kurwa, tak? Podziwiałem pewność siebie, Nicoli, no bo mało jest osób w Polsce takich szczerych, którzy potrafią tak prosto z mostu powiedzieć to, co myślą i dzielą się. No, w sumie hejter nigdy do mnie na ulicy nie podszedł. Zazwyczaj właśnie jak spotykałam hejterów, to zawsze mówili: ja nie, ty tak jesteś zajebista, więc w sumie hejt jest tylko w internecie, a na żywo to są ci chemiczki. Albo zdjęcia za plecami. Tak, zdjęcia za plecami, to jest najgorsze. Rozstaliśmy się i nie widzieliśmy się przez ponad pół roku, a ja przez ten czas rozpocząłem swoją branżę porno oraz escorting. Rozwinąłeś po prostu skrzydła. Ja w tym czasie skończyłam z branżą, w sensie, wiecie, wróciłam z burdelu, pojechałam do Polski i właśnie się przez te pół roku nie widzieliśmy, aż do momentu, kiedy zobaczyłam post na jakiejś tam grupce o Maxie, że Boże, co sądzicie o nim, Jezus Maria? A tam właśnie było, że zaczął z porno, a ja takie, o mój Boże, jak, ja też chcę! I generalnie właśnie podziwiałam, że spełnił swoje marzenia. Tak naprawdę, ale miałam też takie obawy, wiadomo, bo po tej naszej rozmowie bałam się, że ja go jakkolwiek do tego skłoniłam, do puszczania się. Jednak po rozmowie właśnie wyszło, że jednak i tak by to był mój pomysł. Nicola jedynie powiedziała mi o minusach, a ja stwierdziłam, że i tak chcę to kontynuować. Jak ty umawiasz się z klientami, a jak ja? Ja posiadam seksogłoszenia i cała kwota idzie do mnie, bo w przeciwieństwie do Nicoli, która pracuje w burdelu, ona musi oddawać 50% do swojego szefa. Tak, to jest 50 na 50. U mnie ta praca jest elastyczna, bo ja biorę całe 100% do siebie. Klienci piszą do mnie na WhatsAppie albo dzwonią przez telefon, a ja po prostu się z nimi spotykam. A ja po prostu dostaję telefon. Do hotelu telefon. Albo do ich mieszkania. Tak, a ja po prostu dostaję telefon, na tą godzinę będzie taki typ, nie wiem, chce, ma jakiś fetysz, nie wiem, stopy. A więc jak wyglądał twój pierwszy raz z klientem? Nagrałem o tym oddzielny filmik, więc ja po prostu wbijajcie. Tak, tutaj będziecie mieli linka, a jeżeli nie tu, to w opisie na stówę. A więc ten link. 250 za godzinę. Ten to się ceni. 800 za całą nockę. Czasem 2 godziny też 350. Ale mogą być też elastyczne ceny, zależy od klienta. Po prostu zależy ile możesz z niego wydoić, tak naprawdę. Tak, tak. W skrócie mówiąc. Ja na przykład mam takie coś, że za godzinkę mam 100 funtów i ja z tego dostaję 50, a generalnie na przykład za nockę mam 900 funtów, z czego ja dostaję 450, po prostu 50 na 50. I czasem staram się nie być taki nachalny z tymi cenami, bo zauważyłem, że jak jestem trochę milszy, to klienci do mnie wracają po pewnym czasie i jak mam stałych klientów, to wiadomo, że zarobię dużo na tym. A więc, kto jest pasywem, a kto aktywem? Ja jestem pasywem w większości przypadków, ponieważ zwyczajnie penis mi nie staje, jak widzę jakiegoś starego oblecha. Nie, ale no, przy mnie to ci staje. Ale mam sugar daddy, co byłem aktywem, ponieważ w sumie podobał mi się, uważam, że był atrakcyjny. I potrafię być u niej, ale do escortingu zazwyczaj pasywem. No po prostu mu dydek nie staje. Ja z kolei jestem no raczej pasywem, no chyba wiadomo. Nie no, są różne fetysze, taki sztuczny penis i ten do roboty. Chcieli, ale dobra. A więc czy zawsze się ruchasz na spotkaniach? Nie zawsze się rucham na spotkaniach, bo to zależy od preferencji klienta i większość się chce ruchać, ale są tacy, że płacą za samą rozmowę albo za wspólną kolację. Są też tacy, którzy po prostu chcą mi jakieś zrobić zdjęcia albo masturbują się przy mnie, albo każą, żebym ja się masturbował. Ale po prostu sam dotyk Maxa tak naprawdę. Nie chodzi tylko o seks. Tak naprawdę tylko na przykład on, nie wiem, chodzi na kolację z nimi, je wszystko. Kurwa, burżuazja, dlaczego ja tak nie mogę?
Czy w moim przypadku zawsze jest seks, jako że pracuję jako dziwka, typowo dziwka, to tak, chociaż powiem wam, że taki 1% nie zawsze. Na przykład, nie wiem, robiłam ostatnio gałę typowo przez 10 minut, a przez 50 minut w sumie widziałam, że nawet mu tak zbytnio nie dygał i to był Polak, to gadaliśmy przez 50 minut, więc w sumie to zależy tak naprawdę od preferencji, ale zazwyczaj, no tak, rucham się. A więc, Maksiu, pochwal się, jak bardzo wybrzydzasz. Kto wybrzydza? Ten nie rucha, pamiętajcie, ale on kurwa wybrzydza. Po prostu jeżeli czuję, że jestem w jakiejś niebezpiecznej sytuacji albo klient ma jakieś mega dziwne fetysze seksualne, no to potrafię powiedzieć, że nie, bo na przykład nie chcę, żeby ktoś mi wkładał ręki do dupy, bo wtedy będzie mnie bolała przez kilka dni dupa, a ja muszę przyjmować kolejnych klientów, więc muszę tutaj jakby szanować swoje ciało i swoje bezpieczeństwo. Kiedyś się ceniłem trochę mniej, bo nie byłem taki asertywny i ktoś zaproponował mniej kasy, a ja się polecę na to. No, z czasem się uczy takie oczywiście, tak, że się a teraz więcej. Już mam takie konkretne kwoty i trzymam się ich. Bo na przykład Nikola potrafi udawać orgazm. Nie ukrywajmy, ja muszę udawać orgazm, bo na przykład typ ci przychodzi i pyta się mnie, czy ci dobrze, no to nie powiem ci, no w sumie typie, masz tak małego dyda, że mi nawet do cipy nie weszłeś, nie wszedłeś, weszłeś, kurwa, nawet nie wiem. Ale na przykład ja mam takie coś, że nie mam czucia w sutkach i generalnie sutki nie stają, chyba że naprawdę mi się ta osoba podoba, to nie wiem, mam takie sytuacje, że mnie całują po sutkach, po piersiach, chcą mi piecić piersi, a ja nie mam tam czucia i ja nawet nie wiem, kiedy oni mi ssają z suta, a kiedy nie. I to jest przypał, kiedy ja udaję, o tak, jest dobrze, a potem patrzę, że oni nawet mnie nie dotykają tam i takie, kurwa. Można brać Viagra albo w pornie dają jakieś zaszczyki do penisa, że ci od razu staje, ale nie polecam tego robić, bo to potrafi zniszczyć libido i później będzie coraz ciężej, więc ruchajcie się tylko z ludźmi, których lubicie. Tak, którzy wam się podobają. No, sex working to. Tylko my. Tylko dla patologii. Najdziwniejsze fetysze i może najpierw ja zacznę. Przykładowo, mam aktualnie okres i myślałam, że w sumie wiecie, to będzie takie urlop L4 można powiedzieć, a finalnie wygląda to tak, że na przykład pierwszy dzień okresu miałam typa, znaczy był taki typ, co wiecie, chciał, żebym usiadła mu na mordę w trakcie okresu i chciał wąchać moje brudne skarpetki do tego. Generalnie naprawdę jest bardzo dużo takich perełek. U mnie dziwne fetysze, na przykład nie znoszę, jak klient lubi takie głębokie całowanie z jezorem, bo bardzo mnie to obrzydza i ja nie widzę po prostu niczego sexy w tym. Miałem też klienta, który miał dosłownie cały zestaw gadżetów erotycznych, jakieś różne dilda, wszystko i kazał mi to wkładać, a ja mówię, że no sorry, nie, bo będzie mnie bolała dupa i nie będę mógł później pracować. Były oczywiście też zwykłe fetysze, takie stopy albo... Tak, stopy to jest norma. To w sensie, to już nawet nie jest fetysz, pod tym względem, że często mi się spuszczają na stopy, a ja mam takie, wiecie, krogulcze pazury. I sobie myślę, ja pierdolę, nie? Tak, ale większość klientów po prostu lubi anal. Są też klienci biseksualni, którzy na przykład wolą przytulać się i całować, ale na przykład nie chcą analu, więc różnie jest. Niebezpieczne sytuacje, czyli dlaczego przestrzegamy was? Dlaczego nie wolno wchodzić do aut? Nie polecam, bo nie wiecie, gdzie ten facet jedzie, co chce z wami zrobić, może wam dosypać coś do drinka, co też miałem taką sytuację i po prostu starajcie się być bezpieczni w tym, co robicie. Ja się spotykam zazwyczaj w hotelu, bo wiadomo, że jest bezpiecznie, ale jak idę do kogoś na mieszkanie, no to wolę najpierw pogadać z tą osobą wcześniej, spotkać się na zewnątrz, zanim pójdę do środka i inne takie drobne szczegóły, o których na pewno warto dbać. Tak, generalnie ja jak byłam w burdelu w czerwcu, to ty przychodził i nieraz mówił, że chodź, zajaramy sobie w aucie, a ja takie, że no nie, no sorry typie, nie wiesz jakie on ma zamiary, nie wiesz, facet jest od ciebie no silniejszy, tak, przynajmniej w moim przypadku stukrotnie przy co najmniej i nie wiem, cokolwiek ci poda, uderzy, ty nie masz nawet szansy zareagować tak naprawdę. Myślę, że gdybym był dziewczyną i bym miał taką samą pracę, to bym się trochę bardziej bał, no bo wiadomo, że mam w sumie siłę, więc potrafię się jakoś obronić. Tak, a ja mimo, że mam maskę, to nie mam tej siły. Gdzie się spotykamy? W moim przypadku, tak jak mówię, ja dostaję telefon, będzie ten typ na tą godzinę i ja w sumie mieszkam i pracuję w jednym łóżku. U mnie albo hotele, albo u kogoś na mieszkaniu. Czyli ja robię tak zwane outcalls, czyli ja jadę do klienta. Nie robię incalls, ponieważ wynajmuję mieszkanie z innymi ludźmi i raczej to byłoby niefajne, jakbym się ruchał na cały głos. Na tym łóżku. A ludzie obok, więc... Niekomfortowe tak, po prostu. Outcalls. A więc, Maksiu, skąd na to pomysł? Zawsze oglądałem na YouTube jakieś różne dziwne filmiki typu co mi kupił Sugar Daddy albo inne tego typu, a później nagle widzę, że Nikola nagrała filmik jak to jest mieć Sugar Daddy i zaciekawiło mnie to, że pojawiło się to w Polsce, ten temat.
bo generalnie w innych krajach bardziej rozwiniętych to nie jest temat tabu, kurwa. Później znalazłem sobie stałych klientów, więc teraz jest wszystko spoko i nie żałuję w ogóle swoich decyzji. Tak, jeżeli się przekroczy, tak jak mówiłam, jakąś granicę tam blokady, moralności, można powiedzieć, to już potem idzie jak spłatka. Ilu miałeś sugar daddy? Około 5, ale to jest tak, że mogę mieć sugar daddy przez miesiąc, a później nagle ten sugar daddy odejdzie, więc aktualnie mam stałych tak 2 i może 3. Nie jakoś ogromna ilość, ale wystarczająca, żeby mieć komfortowe życie finansowe. Tak, a ja ze 140 typami się ruchałam. Nie mam aktualnie przy sobie rozliczenia, ale tak ze 140 będzie. Ja już przestałem liczyć po prostu. Z dnia na dzień coś nowego. Tak. O, to jest bardzo ważne. Czym się różni sponsoring stały od chwilowego? Chodzi tutaj bardziej o relację, jaką macie ze swoim sugar daddy i na przykład, jeżeli jakiś facet wam się bardzo spodoba, to będziecie z nim dłużej i to też nie chodzi o to, żeby to było takie na siłę, że musicie być naturalni w tym, co robicie. Jak wam się nie podoba klient, no to ruchacie się z nim raz i nigdy nie wrócicie. A jak wam się podoba, to wtedy kilka razy i w końcu po pewnym czasie on zostanie waszym sugar daddy, bo macie między sobą więź. A więc przedział wiekowy. U mnie się przedział wiekowy waha od, miałam chyba najmłodszego 23-latka i go prosiłam o dowód, bo wyglądał na 14 lat, a najstarszy to było 70. Ale w sumie tak zazwyczaj przychodzą do mnie w granicach 25-40 lat. Więc ja niedawno pobiłem swój rekord, bo miałem 22-letniego prawiczka. Najstarszy może miał 60 parę lat, więc czasem bywałem obleśni, ale jeżeli facet o siebie dba, to nie widać jego prawdziwego wieku i wyglądałem na młodszych niż tak naprawdę są. Więc pieniądze potrafią sporo zrobić w wyglądzie danej osoby. Tak, nie ma ludzi brzydkich, są tylko ludzie biedni. Mam jednego sugar daddy, który ma 45 lat, a wygląda na 30. Hot 30. Czy można się z tego utrzymać? Tak, zdecydowanie można się utrzymać. Kurwa, taka tam jego dniówka, nie? Mordo! I nie chodzi tutaj tylko o godzinny seks, ale jeżeli macie dużo nocek albo jakieś wyjazdy. Miesięcznie zarabiam ponad 6000 funtów. 7000 funtów. Funtów, właśnie. Tak. Teraz zwiększyłem ceny, więc spodziewam się, że może trochę więcej. Generalnie ja teraz mam okres i wcześniej miałam taki tydzień, że konto mi się weryfikowało i tak dalej, ale ja tak mogę wyciągnąć z 300 funtów dniówki, więc w ten przedział, ale aktualnie zarobiłam trochę mniej, w sumie bardzo mniej. Ale jak już będę, wiecie, będzie popyt na mnie, to będzie więcej, nie? Ja potrafię mieć dniówkę 1000, ale później na następny dzień na przykład nie mam klientów, więc to się tak normuje u tak nas. Normuje. Czyli nie brzydziłeś się, że będziesz przez tych starych oblechów dotykany? Na początku trochę się brzydziłem, ale w pewnym momencie wyłącza wam się umysł i nie chodzi tutaj tylko o zbliżenie seksualne, ale też emocjonalne, że po prostu się całkowicie odcinacie i wychodzicie zazwyczaj z głową podniesioną do góry, bo macie więcej kasy w portfelu. Następnego dnia budzę się bez żadnych wyrzutów sumienia, po prostu lecę dalej. No bez żadnych wyrzutów sumienia. Mm-hmm. A generalnie to polega na tym, że na przykład jak mam nieatrakcyjnego typa, no to ja mu akurat nie mogę powiedzieć, że sorry, wypierdalaj. To wyłączasz się myślenie. Wiem, że Maksiu też to potrafi i oboje to potrafimy. Nie myślimy o tym, co robimy, po prostu traktujemy to jako pracę, dorobek i tyle. Ale jeżeli pojawi się klient, który przekroczy jakieś moje granice, tak jak w przypadku jakiegoś tłuściocha bez zębów, którego miałem raz, to po prostu oddałem kasę i powiedziałem, że no sorry, ale muszę wyjść i tyle, i tak, no, nie ma sensu tak na siłę czasem. Ja miałam raz takiego klienta, raz kurwa w życiu, generalnie nie bardzo ciężko jest doprowadzić do orgazmu i zawsze udaję, w sumie doszłam. Mnie też. Tak, ale to możesz dojść. Doszłam tylko 6 razy w życiu, licząc, no i właśnie wszedł ten typ i powiem wam, że to był mój 7 orgazm w życiu. Aż dałam mu pół godziny w gratisie, wziął mnie na 2 godziny, to był ze mną 2,5 godziny, bo się z nim ciągle przez te 2,5 godziny jebałam, tak było mi dobrze. I w sumie szkoda, że nie chce do mnie znowu przyjść, co nie? Ale no to był najlepszy chyba kurwa seks w moim życiu, no naprawdę, pół godziny mu dałam w gratisie.
No dobra. Mój 45-letni sugar daddy świetnie rucha. No to jest fajne, jeżeli potrafią ruchać. A gorzej, jeżeli na przykład dotykają mojej pusi, ale dotykają moich warg sromowych, a nie łychtaczki na przykład. I o, dobrze ci, a ja, oh yes! I tak sobie myślę, ja pierdolę, co ty prawiczkiem jesteś, nie? Dojdź i płać. Tak, dojdź i płać. Ja, najlepszym momentem w mojej pracy jest moment, kiedy klient dochodzi, bo wtedy z automatu wychodzi. A więc zapraszam was na mojego Snapchata. Tutaj jest Snapchat Maxa, mojego Instagrama. Tutaj jest Instagram, powinien przynajmniej być Maxa. I to jest bardzo ważne, tutaj jest YouTube Maxa, który właśnie łamie stereotypy dotyczące męskiej kurwy. Powiedziałam YouTube'a? Mm? Tak, okej, powiedziałam YouTube'a. Jeszcze moja grupka na Facebooku. A także zapraszam, do zobaczenia. Do zobaczenia.